Przed meczem finału Fortuna Pucharu Polski na pytania nadesłane przez dziennikarzy odpowiada trener Arki Gdynia Dariusz Marzec. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. Pierwsze pytanie, Jakub Treć, przegląd sportowy. Wiadomo, że zawsze za zwycięstwo są 3 punkty, ani mniej, ani więcej. Jednak czy wygrana w takich okolicznościach w Sosnowcu może dać drużynie dodatkową siłę przed finałem? Na pewno tak. Widać, że jesteśmy mocni psychicznie. Jest zespół, jest kolektyw. W ostatnich meczach udowodnialiśmy, a tym zwycięstwem w Sosnowcu zostało to potwierdzone. Jeszcze jedno pytanie, Jakub Treść, przegląd sportowy. Mówi się, że po wygranych organizm szybciej się regeneruje. Ile warta była tak naprawdę ta wygrana z Zagłębiem pańskim zdaniem? Szybszej regeneracji. bardzo dużo. Wiemy, że liga to jest to, co nas najbardziej interesuje i równorzędnie z pucharem. Więc nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby tracić punkty. Zbyt dużo tych punktów potraciliśmy wcześniej. O tym już nie rozmawiamy, także skupiamy się na tym, co dobre. Kolejne pytanie, Marcin Domański, Polska Agencja Prasowa. Jak po meczu z Zagłębiem Sosnowiec wygląda sytuacja kadrowa Arki? Bo w ostatnim okresie różnych kontuzji nie brakowało. W poprzednich spotkaniach nie wystąpiło kilku zawodników. Dopiero na mecz ze Stomilem wrócił Letnioski. Przeciwko Zagłębiu zagrali Kasperkiewicz i Walkarse, ale ten drugi znowu nabawił się urazu. Poza 11 wciąż znajdą się Aleman i Skóra. No i co dzieje się z Mateuszem Młyńskim? No, z każdym dniem ta sytuacja jest coraz lepsza, ale nie ukrywam, że sami czekamy właśnie, jak to wszystko zakończy się, bo jeszcze nie wszyscy są w pełni sił. Jeżeli chodzi o Młynka, no, korzystamy bardziej tutaj z tych zawodników, którzy zostają, prawda? Jeżeli trzeba by było, pewnie byśmy z niego skorzystali, ale w tej chwili uważam, że wyprzedził go tutaj Skóra, który jest z nami, który będzie jeszcze na dłuższy czas w klubie, a Młynek, można powiedzieć, praktycznie pożegnał się. Kolejne pytanie, Tymoteusz Kobiela, Radio Gdańsk. Czy nie obawiał się Pan osłabień przed finałem, wystawiając pierwszą jedenastkę na mecz z Zagłębiem Sosnowiec? Czy pierwszą jedenastkę? Nie wiem, czy pierwszą jedenastkę, może ktoś lepiej jest poinformowany ode mnie, ale zobaczymy, jaka ta jedenastka będzie w niedzielę. Jan Sławiński z TVP Sport, Dominika Bakura z Radia SK, Marcin Domański z Polskiej Agencji Prasowej i Ziemowit Bójko ze Sportowej Gdyni pytają w podobnym tonie. Wybraliśmy 3 reprezentatywne pytania. Jakiego meczu możemy się spodziewać? Zagracie jak z Piastem, próbując raczej bronić się przed naporem, czy być może od początku Pana drużyna spróbuje przejąć inicjatywę i zaproponować ofensywną grę? W ostatnich meczach ligowych Arka sprawdziła chyba wszystkie możliwe scenariusze. No, tego nie będziemy mówili, jakiego meczu możemy się spodziewać. Na pewno z jednej i z drugiej strony będzie chęć wygrania, bo my tutaj nie poddajemy się, wręcz przeciwnie, wierzymy, że możemy tej krwi upuścić Rakowowi. Piłka jest okrągła, bramki są 2, wynik do końca otwarty. Co według Pana może być w tym meczu kluczem do sukcesu? Jakie silne strony rywala należy zneutralizować, a jakie słabe starać się wykorzystać? Też nie odpowiem na to pytanie, bo to tak jakbyśmy się odkrywali, prawda? I rywal nas analizuje, i my rywala analizujemy. Każdy będzie chciał czymś kogoś zaskoczyć, stąd też bez odpowiedzi. Raków ma 2 atak, 41 goli strzelonych i egzekwo najlepszą obronę w lidze, tylko 24 bramki stracone. Dysponują ogromną siłą zarówno w ofensywie, jak i w defensywie. Jak zatrzymać tą siłę? Dzisiaj Raków na pewno ma tą przewagę, że ten zespół jest budowany przez wiele lat i ten fundament jest tam mocny. My dopiero zaczęliśmy budować ten zespół, wiemy, jak został w okresie zimowym znowu przebudowany. Także to na pewno jest atut Rakowa, to zgranie, doświadczenie i wdrażanie dyscypliny, wdrażanie pewnych schematów przez, tak jak mówimy, długi okres. My na to nie mamy tyle czasu,
ale tak jak mówię, jesteśmy dobrej myśli. Piotr Wiśniewski złączy nas piłka, pyta, czy to, że zarówno dla pana, jak i dla trenera Papszuna będzie to pierwszy finał jako trenera, ma jakiekolwiek znaczenie w kontekście wyboru taktyki na finał. W tym sensie, że można spodziewać się meczu na wskroś taktycznego? Dla mnie przede wszystkim no, w każdym meczu liczy się zwycięstwo. No, tutaj nie, tu nie będzie remisu, prawda? Tu nie będzie remisu, więc ktoś musi przegrać. Ktoś będzie niezadowolony. Tak jak mówimy, na pewno Raków jest lepiej notowany. Podchodzimy do niego jak najbardziej z szacunkiem, ale nie będziemy też się bać. Czy ma pan jakiś szczególny sposób na motywowanie drużyny przed tak ważnymi meczami? Ważne spotkanie wygrywa się sposobem, a tutaj jest ogromna rola trenera, więc również pole możliwości duże. Jaki sposób jest, a czy on będzie dobry? Zobaczymy w niedzielę wieczorem. Czas na pytanie od Tomasza Osowskiego z Gazety Wyborczej. We wszystkich dotychczasowych meczach Pucharu Polski bronił Kacper Krzepisz. Spisywał się bardzo dobrze, na dodatek rozwiązał problem drugiego młodzieżowca. Czy jednak wobec świetnej postawy w lidze dużo bardziej doświadczonego i ogranego Daniela Kajzera rozważa w ogóle pan roszadę na tej pozycji przed finałem? Czy jednak brak drugiego obok Macieja Rosołka, naprawdę sprawdzonego młodzieżowca, w ogóle wyklucza taki bajer? Mamy sprawdzonych młodzieżowców. Mamy sprawdzonych młodzieżowców, bo i Kacper Skóra jest z nami. Nikt nie powiedział, że już nie doszedł do zdrowia. Jest Młynek. Kto wie, może w takim meczu zobaczymy. Także młodzieżowców naprawdę mamy. Bramkarzy mamy też dobrych, bo uważam, że i jeden, i drugi pokazują naprawdę się z dobrej strony. I teraz to właśnie to jest to, czego nie, na co nie odpowiemy. Kto będzie bronił? Jakim systemem wyjdziemy? Czy zagramy na jednego napastnika? Czy na dwóch? Czy trójką, czy czwórką w obronie? Mamy po prostu tą możliwość, że graliśmy już tymi systemami, stąd też na pewno do końca nie odpowiemy na to pytanie. To już wszystkie pytania. Dziękujemy i życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo.